Tak, zgadza się. Tych trzech piłkarzy. Uwaga, dobra, teraz akcja na boku zespołu Ząbek i mamy pierwszą bramkę. Ząbkowia prowadzi po dobrej akcji prawego obrońcy Przemka Szuwakowskiego. Gola strzela Kacper Ziółkowski. Ząbkowia, KTS 1-0. Nie ma, bo Ołę pilnuje. No zobacz, zobacz, od tutaj mówimy, z autu, patrz. Tutaj jeden, tak, ale tu jest, drugi, tak, to chyba dwa kanały, nie, może nie dwa kanały. Ale strasznie ograni tutaj zawodnicy KTS-u i tam też nie było. Awans do kolejnej fazy Pucharu Polski. No tak, taka druga bramka zaraz po wyjściu z szatni. O, ale jest! Bramka. Jest ten gol! 2-0 dla Ząbkowi w meczu z KTS-em. A bramkę strzela grający z numerem 24 środkowy obrońca Bartłomiej Smolarczyk. No i zabrakło pewnie gdzieś dobrego krycia, chociaż zwróćmy uwagę, ilu zawodników tam było, ale wygrał ten, który był najbliżej, gdzie ta piłka była świetnie dograna, a ten pierwszy słupek, on stał tam, zwróć uwagę. Teraz on strzela gola na 2-0 dla Ząbkowi. Ale dobrze się znalazł przy dobrym dośrodkowaniu. Uwaga, to Jakubczyk, Ciechański, gol! Mamy bramkę kontaktową w 49 minucie spotkania. No tak, ale czekaj, bierz piłkę i na środek boiska. Daniel, no spokój się. Daniel, bierz piłkę i na środek. Pierwsza akcja w tym meczu Patryka Jakubczyka, dobrze zauważyłem. Tak, to był Jakubczyk. W końcu zagrał to, co potrafi najlepiej. I w ostatnich meczach prezentował. W półfinale dwie bramki. W ogóle nie odbił. Na chlebie nie ma, nie zabrał się z piłką. Tak, po raz kolejny gdzieś tam mu się odbiła od pięty. A dla odmiany mamy akcję Ząbkowi. Uwaga, bo jest przed, znakomity strzał! Zupełnie nie było ani jednego defensywnego pomocnika. KTS-u weszło i tutaj dochodzi do piłki Filip Głowala. To jest ten 17-latek. Gdzieś tam z mojej dzielnicy, mówi, niewiele mogę o sobie powiedzieć, poza tym, że mieszkam blisko. Filip Głowala, junior, wychowanek talentu Warszawa i widać, że chłopak z talentem, naprawdę, bo dzisiaj już nie pierwsza taka akcja, kiedy on robi coś niekonwencjonalnego, tak jak ten strzał. Zwróć uwagę, przyjęcie krótkie, poprawienie tylko piłki i tym wewnętrznym. Tak, też tam, w tej pierwszej połowie też po lewej tam, stronie zrobił dwie akcje. Oj, uwaga, i mamy kolejną bramkę. Znowu stały fragment gry. Znowu rzut rożny. I tym razem drugi środkowy obrońca drużyny Ząbkowi, Piotr Augustyniak. Strzela gola na 4-1. Wychowanek Legii po podaniu tego najbardziej doświadczonego, czyli Wiśniewskiego, na 4-1. Zobacz, od której strony jest krycie. On tutaj sobie biegł. No właśnie, Ślęzak tutaj, dwóch zawodników niby. Boruń, no niby skacze Boruń i Ślęzak. No Boruń tak, przegrał głowę, był przed. Ślęzak, no już tamto raczej nawet się nie miał. Ślęzak tylko odczytał numer. Czy ty odsłaniałeś pomnik Kazimierza Dejny pod stadionem Legii Warszawa? Nie. Bo Paradowski właśnie go odsłania. Uwaga, jest szansa na 5-1 i niemal do pustej bramki. W 78 minucie stawia kropkę nad i. Nie wiem, czy pierwszą, Jóźwiak. Nie wiem, czy ostatnią. Właśnie Jóźwiak, czyli rezerwowy zawodnik. 5-1 prowadzi Ząbkowia w meczu z KTS-em. No tak, tutaj już trzeba brać Tu jest pod uwagę. Strata pierwsza, poważna. Patryk tutaj już nie reaguje, Dziubek. Bo tam się tak Dziubek, ale i tego środkowy obrońca nie może się zabawiać tak z piłeczką tutaj, biorąc pod uwagę, że jak ją straci. No później już Patryk Jakubczyk już nie miał prawa, nawet nie zdążył pomóc. Asysta.